Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Artur. Słuchajcie, tutaj dojeżdżam do miejscowości Gać. To jest pomiędzy tutaj brzegiem a Opolem. Jadę do klienta z Argosem z serii 2025. No, ten jak to komunalny, pomarańczowy pług ma do tego i mamy do tego pospywarkę. Jak się zaraz będziemy na miejscu i będziemy sobie działać. Dobra. Gdzie to będzie stało, jak aut nie ma gdzie chować? Proszę? Gdzie to będzie nówka stała, jak aut nie ma gdzie chować? Aha! Wszystko musi być pozamykane, garaż. To nie wiem, nie, to nie jest takie drogie. Chyba do stówy. No, to zaraz jako, bo to jest moc. Ale to znaczy, że są pieniądze, nie? No jak są pieniądze, to nie, to nie całe, to chyba chyba stówa, to... Bo tutaj najsłabsza moc, to jest 25 koni to jest. No. Całe 25. Całe 25. No. Ale to... No i posypywarka do tego. To polskie produkty nie. Nie, nie, to jest z Chińczyk. Resztę, a resztę maszyn tutaj, czy ten. Ta posypywarka i pług to jest polska produkcja. I coś naszego jest. Jest naszego coś. O, jeszcze mamy tu obciągnik na przodu, żebym nie zapomniał. No, no bo tak czasami mi się. Ale to tam. Bo to jest założone tuż przedni, tuż do pługa, to zdejmują ten, ja tam muszę, te, zdejmują przedni obciążnik, nie? No. Wtedy, no bo to przeszkadzałby. No to tak, spokojnie. Dobra, ale to po, nie, trzeba najpierw rozpętać, bo to tak nie idzie na szybko od razu, nie? No, no, to tak, te pasy są dłuższe, no krótsze też mam, ale to... I może zima przychodzić. Teraz będziemy odśnieżać. No, dobra. A to mój przyjdzie, teraz zdejmiemy to, ten obciążnik. Za chwilę jak zjedziemy tym maszyną. Oho. No. Argos. Prosta konstrukcja, atrakcyjna cena. Idealny wybór dla twojego gospodarstwa. Kolorystycznie komunalny. Bo wychodzą zielone takie są, nie? Oczywiście. A tutaj taki część zamówili we firmie. Garbanek zamówili, o, pomarańczowych, żeby się odznaczały. No, że ten. Dobra. O, nie, tu nie jest tak źle, nie ma takiego dużego ruchu na razie. Jeszcze zaraz się pojawi kontener na piach. No, będzie przypać. Dobrze. Teraz rzucimy. Jakie te cholery są? No, no bo to takie... Aluminiaki. No... Swoją siłę jednak mają. O! Dobra. No, no, tutaj tak to wygląda. Mamy tak jeszcze na firmie takie większe, takie jak te, tylko są wzmocniane bardziej, nie? To już ciężkie, ale jak chłopaki mają te duże... No. Do tych większych naczep, to mają chyba... To zależy jak... No. No, to mają około 50 kg nawet, nie? Stalowy byśmy... O, dobrze. Trochę opuścimy naczepę. I działamy. Co jedzie? Je. A, skręca. A, to jakieś przejściowe wyposażenie. Klocki do składania? No, są. I działamy. I palimy. Mhm.
i lecimy. Ładowarki teleskopowe Farezin. Wszechstronność na wyciągnięcie ręki. Nawet nie mieli do tego. Nie, bo to się wozi do pełna, nie? I później się rozwozi, no czasami mój taki mały no, traktor, a taką dużą lawetą, nie? A kilka ton, to co tam jest? Tam jest jakieś klucze. Aha. Takie rzeczy mamy tam, nie? O, no, sobie tam do tego, no to są takie klucze chińskie. To tam porozkładam. No, nie, to tam taki zestaw taki jest z wyposażeniem. No, i teraz gaśnica. Tam tu jest trójkąt z wyposażeniem, ale takie klucze to tam. No. Podsuweczki od tego. A instrukcja obsługi tam po polsku, bo to jest po angielsku. No i to tak to wygląda. A w tej torebce co jest? A to coś tam jest, nie wiem. Coś. O kurde, jest coś. To jest do filtra na pewno. Aha. No oleju, no ale tam nikt nie widzi. Do silnika może instrukcja jeszcze. No. Nie, to mam w tym. No, w samochodzie to dam. Dobra. No. Tam zaniesiemy później. No i tam jeszcze idę, bo to tam mam obciążnik do zdjęcia. 21. 80 kg mamy. No. To nieźle, nie? Nieźle, dobra. Kurde. Jest to dźwigać, nie? Nie wygląda, nie? No. Wszystko? O! Dobra. Gdzie to ma być? Tutaj bardziej? Aha, dobra. Do tyłu? Czy dobrze? Do tyłu jeszcze? Do tyłu. Dobra. Coś powiedzieć na temat? No tylko jak się odpala, bo i tak przyjedzie gość na szkolenie. Aha, przyjedzie, dobra, tylko wie pan co tam jest, chyba nie powinno to opuścić. To jest nowe. Ale ten wąż, aby można było wziąć. O, ja dotyłem gałką. O! Ja dotyłem gałką, nogą dotknąłem i opuszcza się, nie? Opuścić? Czy nie bardzo? No dobra, przyjedzie na szkolenie, nie? To tam na pewno. Bo tu mamy do podnoszenia tego. Uh-huh. Tu mamy dwie gałki, takie jedna i druga. To jest do. O, tak odpalimy sobie. Oni pewnie to przysiadą, to. I tu mamy pano. To jak się odpala, to co? To się. To się dodaje do gaszenia. Aha. Pociąłem tak, perkisa kiedyś tak było chyba. Aha. No a tu mamy dwie gałeczki do puka, nie? O. Raz, albo w tą kręci się, no. Do tej pierwszej. Tak. No. A tu jest opuszczanie i podnoszenie. A tu mamy, to jest skrętu, a druga podnoszenie. No, a to zaraz wyczysz to. A tu jest do podnoszenia tego. Tego. Rozsiewacza, nie? To możemy go lekko podnieść do góry teraz, jak się spuści. No dobra. Bo taki jest energiczny, żeby uważać, żeby sami szyby nie wywalić albo coś. Nie powinno się wywalić, bo trzeba by wyregulować tym cięgłem tam z tym, nie? No. Tu jest ręczny, wiadomo, tu są obroty wałka na posypywarkę, nie? 500 jest i 1000 obrotów. No. No, a do włączenia mamy tutaj. Się włącza wałek w tym miejscu na dół i się włącza, nie? No to będzie rozsiewać, nie? No koguta wiadomo tu, no. Światełka mamy. No co tu jeszcze? Biegi, cztery biegi, nie? I tu są też takie CH, jest szybszy. Tu jest sprzęgło, tu jest hamulec, no, tu jest gaz. No tak normalnie, tak jak samochód. No. H mamy szybsze biegi. No. No i są tu na te cztery, na H mamy cztery biegi, takie jak tutaj. A na przykład na L, jak chcesz zrobić, to są polowe biegi tak zwane. Wykorzystanie we sklepie, tam do katki herbatowej. No, tu sobie zadzwoniłem pod numer i tam się dowiedzieć co jak.